Cześć, z tej strony Marta, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Znowu się widzimy, dla Was to jest pewnie kwestia tygodnia, może pół tygodnia. Dla mnie jest to kwestia dosłownie 10 minut, czyli przebrania koszulki i nagrywania od nowa. Ostatnio mówiliśmy o książkach, właściwie ja mówiłam o najlepszych książkach, które udało mi się przeczytać w 2018 roku. Dzisiaj będzie trochę mniej przyjemnie. Dzisiaj porozmawiamy o tych książkach, które najbardziej mnie rozczarowały w 2018 roku. I właśnie rozczarowały to jest słowo klucz, bo to nie znaczy, że te książki są złe, także jeżeli Wam się one podobały, super. Dla mnie po prostu z różnych powodów, które postaram się Wam mniej więcej wyjaśnić, okazały się rozczarowaniem i dlatego trafiły do tego zestawienia, chociaż niektóre z nich też są naprawdę według mnie złe. I zaczniemy tutaj od dwóch książek, które czytałam jeszcze w styczniu ubiegłego roku, czyli już właściwie rok temu. I są to książki, dylogia, Conviction i Consolation, Corinne Michaels. Są to książki, o których było bardzo głośno, nie pamiętam czy pod koniec 2017 roku, czy właśnie na początku 2018. Wszyscy się tymi książkami zachwycali, wszyscy mówili, że są to świetne książki, świetne romanse, jedne z lepszych, jakie w życiu czytali. Więc skuszona tymi opiniami, oczywiście po nie sięgnęłam. Natomiast dla mnie te książki okazały się okropnym rozczarowaniem. Dialogi między bohaterami były fatalnie rozpisane. Sami bohaterowie również są płascy, bez takiego jakiegoś wyrazu. Historia również dosyć mocno przewidywalna, no i niestety... Ale to są jedne z tych książek w tym zestawieniu, które po prostu uważam, że nie tyle mnie rozczarowały, chociaż to też, ale które są po prostu według mnie złe, słabo napisane, o słabej fabule, o słabych bohaterach. Nie do końca potrafię zrozumieć zachwyt innych ludzi nad tą dylogią. Kolejna książka to coś, po co sięgnęłam, pamiętam, że w marcu ubiegłego roku. Pamiętam dlatego, że ta książka miała premierę 8 marca, w Dzień Kobiet, a jej tytuł to Z nienawiści do kobiet. I już sam ten tytuł jest bardzo mylący, ponieważ okazało się, że ta książka to nie są historie kobiet, nie jest to taki feministyczny reportaż, tylko po prostu znowu zlepek różnych reportaży, o których pisze Justyna Kopińska. I o ile ja się naprawdę zachwycałam, a raczej zachwycałam to nie jest odpowiednie słowo, bo byłam przerażona po przeczytaniu Polska odwraca oczy. Naprawdę bardzo mi się tam ta książka podobała, bardzo mną wstrząsnęły tamte reportaże. O tyle ta mnie okropnie rozczarowała, bo sprawia wrażenie pisanej trochę na kolanie, na szybko, żeby wydać drugi taki zbiór reportaży na fali popularności pierwszego. I tutaj już w ogóle można zobaczyć, postaram się Wam zrobić może przebitki, jakie jest łamanie tego tekstu, jak ogromne są marginesy, jak duża jest czcionka, także samego tekstu. Mimo tego, że ta książka już sama w sobie nie jest gruba, bo ona ma 220 stron zaledwie, to gdyby zrobić tutaj normalną czcionkę albo taką, jak miała poprzednia część, czyli Polska odwraca oczy, to byłoby tego może ze 150 stron, także uważam, że jest trochę niedopracowana w porównaniu szczególnie do pierwszej i po prostu wydana na szybko. Tak, takie mam wrażenie i dlatego mnie ta książka rozczarowała, bo no, uważam jednak, że Justyna Kopińska, patrząc po tym, jak pisała w Polska odwraca oczy, do tej książki mogła się bardziej przyłożyć i być może przyłożyć jej datę premiery na inny dzień albo na Dzień Kobiet przyszłego roku, no ale po prostu bardziej się do niej przyłożyć. Drugą sprawą jest właśnie ten tytuł i data premiery, czyli 8 marca, które sugerowały, że będzie to właśnie taki feministyczny zbiór reportaży, natomiast nic takiego tu nie ma, bo reportaże są równe, dotyczące zarówno kobiet, jak i mężczyzn, także no właściwie no było to bardzo mylące i to też mnie poniekąd rozczarowało. Następna książka to Denis Urubko i Skazany na góry. Książka napisana przez wybitnego himalaistę, o którym zresztą było głośno za sprawą akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Denis Urubko to jest taka dosyć kontrowersyjna postać, przynajmniej z tego, co widzimy w mediach. Natomiast w tej książce pokazuje się z takiej bardzo skromnej strony. Wydaje się, że trochę zbyt skromnej. Trochę to... To jest trochę taka bardzo, znaczy nie trochę, to jest bardzo taka prywatna opinia, natomiast dla mnie to trąciło taką troszkę fałszywą skromnością. Oczywiście nie znam Denisa Urubko osobiście, nie wiem jakim jest człowiekiem. Natomiast bardzo to, co tutaj o sobie pisał i jak przedstawiał swój obraz, stoi w dużej sprzeczności z tym, co pokazuje w mediach i w tym, co my o nim wiemy na podstawie właśnie różnych relacji. Natomiast nie tyle to jest wadą, jak sam sposób pisania. No, okazuje się, że jeżeli jesteś dobrym himalaistą, to niekoniecznie jesteś dobrym pisarzem. Jest to po prostu bardzo nudne. Ta książka nie ma też jakiejś takiej klamry, która łączyłaby wszystko w całość. Jest to po prostu zbiór bardzo różnych opowiadań, anegdotek z życia i kariery Denisa Urubko. Także no, nie wyszło, mnie się to nie podobało, ale być może ta książka znajdzie swoich odbiorców, być może fani Urubko właśnie są zachwyceni, albo być może im się ta książka podoba. Ja się na niej wynudziłam jak mops i była dla mnie ogromnym rozczarowaniem, jeżeli chodzi o literaturę górską. I skoro już jesteśmy przy książkach z takim motywem górskim, to następne moje rozczarowanie 2018 roku to Kontratyp Remigiusza Mroza.
I tutaj główny sprawca właśnie tego, że ta książka trafiła do tego zestawienia, to jest ten wątek himalajski, który w tej książce się pojawia. I taka bardzo, bardzo nierealna rzecz, którą Remigiusz Mróz wrzucił do tej książki, chyba tylko i wyłącznie po to, żeby podkręcić fabułę, żeby przyspieszyć akcję. Bo jest to człowiek, który wydaje mi się, że o górach ma pojęcie, bo po górach sam chodzi, dlatego nie sądzę, żeby zrobił to przez nieuwagę czy przez słaby research. Po prostu wydaje mi się, że pasowało mu to do fabuły i chciał zrobić taki wątek bardzo, bardzo sensacyjny. Na zasadzie zabili go i uciekł. I no niestety dla mnie, ja po prostu nie mogłam przeżyć tego, że mógł coś takiego napisać, że mógł w coś takiego swoich bohaterów wrzucić, a właściwie bohaterkę Joannę Chyłkę. No nie chcę tutaj spoilerować, bo jednak byłby to dosyć duży spoiler do książki, co tam się wydarzyło, natomiast była to sytuacja bardzo nierealna i no, szkoda, po prostu przykro mi jest, że Remigiusz Mróz, człowiek, który wiem, że na górach się zna, wrzucił coś takiego tylko po to, żeby nie wiem co tak naprawdę. Także kontratyp właśnie z tego względu, ze względu na ten wątek himalajski, trafił do topki najgorszych książek, a właściwie nie najgorszych, a może najbardziej rozczarowujących książek 2018 roku. I ostatnia już książka w tym zestawieniu to znowu książka, przy której wynudziłam się jak mops, a jest to Katarzyna Bonda i Sprawa Niny Frank. Sięgnęłam po tę książkę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Katarzyna Bonda to jest królowa polskiego kryminału. Dużo osób się nią zachwyca, chociaż wydaje mi się, że już coraz mniej, tak samo jak z Mrozem zresztą. Dużo osób poleca jej książki, więc to był pierwszy powód. Po prostu chciałam się przekonać, jak ona pisze. Było to moje pierwsze spotkanie z tą autorką. Drugi powód natomiast był taki, że jest to seria, trylogia, która opowiada o psychologu śledczym, o Hubercie Meyerze. A to jest temat, który może nie jakoś bardzo, ale interesuje mnie. Jestem zainteresowana całym tym profilowaniem, jak to wszystko działa, jak myśli morderca czy psychopata. Dlatego spodziewałam się, że z tej książki wyciągnę jakieś takie smaczki na temat tego zawodu. Natomiast nie. Nic takiego tutaj nie znalazłam właściwie. Sama książka jest strasznie nudna. Po prostu ledwo ją skończyłam. Męczyłam ją chyba z miesiąc albo i więcej. Nie mogłam przez nią przebrnąć, nie mogłam przeczytać więcej niż rozdział na raz. Kompletnie mnie nie wciągnęła fabuła. Styl pisania zupełnie mi nie podszedł. Sama historia, było tutaj kilka takich sytuacji, gdzie no, dla mnie wydawało się oczywiste, co się stało. Natomiast Hubert Meyer był taki, wiecie, zaaferowany i dopiero po jakichś tam 50 stronach wpadał na rozwiązanie, które dla mnie i myślę, że dla dużej liczby czytelników byłoby od razu oczywiste. Także niestety moje pierwsze spotkanie z Katarzyną Bondą się nie udało i bardzo mnie zniechęciło do poznawania reszty twórczości tej autorki. Mam na swojej półce całą tę trylogię, to znaczy Tylko martwi nie kłamią i Florystka, ale szczerze mówiąc nie mam ochoty po nie sięgać, więc nie wiem, czy ich przypadkiem nie sprzedam albo komuś nie dam, bo no nie są to książki dla mnie, tak mi się wydaje. No i to by było na tyle w tym filmie. Tak prezentują się największe rozczarowania moje prywatne 2018 roku. Koniecznie podzielcie się ze swoimi, dajcie mi znać, jakie książki były według Was najgorsze z tych, które przeczytaliście w 2018 roku. Także bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze i Wasze opinie na temat tych książek. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i tradycyjnie widzimy się następnym razem. Cześć!